Witam Was tutaj, cześć, Tomasz Znasz. Zapraszam Was na krótkie informacje na temat Mass Transit. To już będzie prawie jedna z ostatnich informacji na temat dokładnie tego Mass Transit. A mianowicie, mamy tutaj informacje o tym, co się nowego pojawiło. Także bez już zbędnego ściemnienia. Przejdziemy sobie dokładnie przez ten katalog cenowego, pokażę Wam jeszcze nowe mapki i nowe scenariusze. I pójdziemy i teraz z tego dzisiejszego odcinka, więc dużo nie będzie. No i tak, co tutaj mamy na pierwszej stronie? Nowe wizualne elementy pomocnicze dla dróg. W czasie budowy dróg widoczne są teraz kropki umożliwiające optymalne rozmieszczenie dróg w odniesieniu do strefy. Widoczne są również linie pomocnicze, to właśnie to jest to, z czym często trzeba je wyłączyć, wskazujące odległość planowanej drogi od innych dróg oraz linie wskazujące, gdzie istniejąca droga będzie wiodła. Od teraz ulice mają swoje nazwy, tak. Na przykład proszę Was, żebyście wymyślili nazwę na naszej nowej ulicy. Wszystkie zyskują je automatycznie, ale można zmienić je klikając nazwę ulicy. No, tak, to jest wszystko pierwsze. No, pokaż teraz. To jest akurat bardzo przydatne przy moich timelapsach, kiedy próbuję znaleźć samochód, który jedzie tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie on chce. Interesuje Cię, skąd przybywają oraz dokąd zmierzają mieszkańcy i pojazdy? Możesz się tego dowiedzieć, korzystając z widoku raz, kiedy jest on otwarty. Kliknij ulicę, pojazd, budynek lub pieszego. Lub cokolwiek, nawet psa można kliknąć. Dalej. Nowe środki transportu publicznego. No to co tu dużo mówić, to będziecie widzieć w najbliższych odcinkach. Promy, nadziemna kolej jednoszynowa, kolej linowa, sterowce. Co zbudujesz jako pierwsze? To ja już zbudowałem. Jako pierwsza oczywiście kolej linową, a co innego. Nowe scenariusze, to zaraz dokładnie pokażę. Jeśli transport publiczny to Twoja pasja, no coś w tym jest, wypróbuj któryś z nowych scenariuszy zaprojektowanych z myślą o wyzwaniach związanych z transportem, czyli dla mnie. Dalej. Nowe budynki pełniące funkcję węzłów komunikacyjnych. Chcesz zapewnić lepsze połączenie publicznych środków transportu? Tak, nie trzeba na przykład teraz budować tych moich wielkich węzłów. Pamiętacie, jak budowałem cztery dworce na raz? Nie, nie trzeba. Zapoznaj się z nowymi budynkami, które pozwalają pasażerom bezpośrednio przejść się z autobusu na prom, z kolei jednoszynowej do metra i tak dalej. Oszczędzać czas i przestrzeń, umożliwiając pasażerom zmianę środka transportu w jednym miejscu. To jest akurat bardzo przyjemne. Nowe drogi. To też się przydaje, zwłaszcza nowe autostrady. Nowe dodatki to m.in. autostrady z większą liczbą pasów, to co właśnie mówiłem, autostrady dwukierunkowe, czyli jeden pas w jedną, drugi pas w drugą, drogi z torami kolei jednoszynowej oraz drogi asymetryczne. Drogi asymetryczne, jeszcze z nich nie korzystałem, ale na pewno skorzystam, bo to też jest fajny dodatek. Dalej, nowe punkty charakterystyczne i stacje kolejowe. Tutaj akurat dużo tego nie mam, bo jest tak, związane z transportem budynki specjalnie sprawiają, że Twoje miasto będzie piękniejsze, aby umożliwić dotarcie do innych, do nich. Wszystkie zainteresowane możesz skorzystać z nowych stacji wielooperacyjnych. Tego dokładnie nie wiem, co wychodzi z tych miejsc. Wieloponadowymi. To są takie na przykład pedony, które mają po 6-12 pedonów. Wiele więcej. Przejdź do widoku teraz i powiększ skrzyżowanie, aby ustalić na skrzyżowaniu sygnał ze świetlem lub pierwszeństwo przejazdu. Można w końcu włączyć światła, to się bardzo przydaje. Od teraz można decydować, czy stacje kolejowe mają przyjmować wyłącznie pociągi miejscowe, dokładnie niż za pomocą budżetu regulować liczbę pojazdów obsługujących linię oraz budować mosty na drogach żwirowych, zapoznać się ze wszystkimi nowinkami. Na przykład teraz jak klikniemy na dworzec, to możemy włączyć, aby pociągi z innych miast nie przyjeżdżały, tylko przyjeżdżały pociągi, które my chcemy, to po pierwsze. Po drugie, co tam jeszcze było? Droga żwirowa ma teraz swój własny most, który naprawdę świetnie wygląda, poza tym, że jest dosyć wolny. Dobrze, to byłoby na tyle z tego. I tak, jeżeli sobie wejdziemy w nową mapę, to musimy sobie znaleźć symbol Mass Transit. A, i tak, mamy parę nowych mapek, 7 jezior. To
Zastanawialiśmy się, czy go wziąć, ale nie weźmiemy go niestety, będzie inny. Ale to jest też bardzo fajny. Jedyny minus tej mapki to jest to, że jest jedna autostrada z połączeniem zewnętrznym. No i dosyć duża powierzchnia pod zabudowę. Królewskie wzgórza. Możecie sobie ocenić sami. Połączenia zewnętrzne. Są wszystkie europejskie. Powierzchnia odpowiednia dla zabudowy 72%. I jałowe równiny. Też jest wszystko połączone i duża pod zabudowę. I to w sumie tyle. Tak. Tak, i jeszcze są nowe scenariusze. Trzy nowe scenariusze. Promowe Imperium, niewielkie miasteczko. Powiedz, że to idealne miejsce do stworzenia rozległej sieci promowej. Pokaż, co potrafisz i stwórz sprawną sieć wodnego transportu publicznego. To łatwy scenariusz. A, jest. Aha. Chwila, czekajcie. Tak, jest zepsute znowu, kolejny bug znalazłem. Nie można wcisnąć, żeby były drogi takie, jak na przykład są w Anglii. Lewa. No, wiecie o co chodzi. No i warunki zwycięstwa to 250 tysięcy osób przewiezionych statkami. To trudne może być. Liczba ludności ponad 25 tysięcy i mniej niż zero pieniędzy na koncie, czyli dosyć łatwe. Dalej, odkorkowanie miasta. To jest trudniejszy scenariusz. I tak, wprowadzenie na prostą komunikację miejską może być prawdziwym wyzwaniem. Wygląda na to, że poprzedni burmistrz Jabłonna nie miał zielonego pojęcia o planowaniu efektywnych połączeń komunikacyjnych, a miasto potrzebuje bohatera, który zaprowadzi porządek na drogach. Cele. Warunki zwycięstwa. Natężenie ruchu powyżej 82%, to może być trudne. Liczba ludności ponad 35 tysięcy osób. No i tutaj warunki porażki, liczba ludności poniżej 25 tysięcy i rozległe 200 tygodni w grze. Tutaj nie można nawet liczyć na tramwaje i autobusy zbytnio, tylko trzeba iść wszystkie te inne środki transportu, typu kolej jednoszynowa, bo autobusy też zwiększają natężenie na ruchu drogowym. Dobra, i jeszcze jest jeden, który może sobie zagramy niedługo. Pociągi to jest chyba mój ulubiony. Chociaż każdy ma swoją osobliwość, ale ten na pewno bym chętnie kiedyś zagrał. Pociągi. Rozległa równina, która aż prosi się o przekształcenie w miasto pełne pociągów. W scenariuszu tym nacisk położony na rozbudowę linii kolejowych i zapewnienie mieszkańcom transportu kolejowego. Dodatkowa nagroda oferowana jest za stworzenie. Dodatkowa nagroda? Za stworzenie obszarów przemysłowych o wszystkich specjalizacjach: rolnictwo, uprawa leśna, rudy oraz stopy naftowej. Ciekawa dodatkowa nagroda. Oraz podłączenie ich do sieci kolejowej za pomocą kolejowych sieci stacji transportowych. Gdy gra rozpoczyna się na pustej mapie, na średni poziom trudności. No to może być ciekawe. Warunki zwycięstwa, to tutaj tego pierwszego to wam nie odczytam. Zbuduj 210x torów kolejowych i 200 tysięcy osób przewiezionych pociągami, czyli naprawdę dużo. Warunki porażki, rozegraj 20 tygodni w grze, liczba ludności mniej niż 1000, rozegraj 150 tygodni w grze, liczba ludności mniej niż 12 tysięcy, mniej niż 0 pieniędzy na kwocie, czyli ogólnie też taki średni poziom bym powiedział. Dobrze, i to były scenariusze, to było wszystko ogólnie, tak? Tak. Dobrze, to co mam powiedzieć więcej? Jeśli Wam się spodobał dodatek i mój odcinek, możecie stać w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, w którym będę pokazywać właśnie mass transit w moich własnych miastach, no i scenariuszach, możecie subskrybować, jeżeli tego jeszcze nie robicie, i kliknąć ten głupi dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!